Czy wszystkich siłach i potęgach niebieskich w Twoim łonie zawartych nie miał był wytrwałości w nauczaniu i upominaniu? Nie miał był doskonałej cierpliwości w cierpieniu, konaniu i śmierci? Ty sam, choć Syn Boży, nie byłbyś przedwiecznego zamiaru dopełnił. Byłbyś albowiem do naszych kłamstw i zdrad, wiarobąstw i przeniewierstw, złości i podłości, miasto nieskończonego miłosierdzia, uczuł nieskończoną odrazę i wrócił, skądś przyszedł, rozdeptawszy nas na wieki wieków pogardy Twojej Bożej milczenia. O Jezu, Jezu, wszak wytrwanie i cierpliwość są rozprowadzeniem na wszystkie chwile żywota natchnienia łaski Bożej, pojętego w jednym. O Jezu, Jezu, wszak wytrwanie i cierpliwość są najprzeciwniejszymi na tym świecie darami, bo bez nich wszelka prawda, wszelka skrucha, wszelkie postanowienie święte tylko iskierką w grubsze wracającą ciemności. Co bez nich na tej ziemi stać się może z tego, co się stać powinno? Tylko to jedynie, co stać się nie powinno, bez nich potrafi się obejść. Daj mi więc, Panie, łaski Twojej zapomogę do tych dwóch cnót osiągnięcia. Proszę Cię gorąco, natchnij mnie nimi. W nie mnie oblecz i uzbrój, bo ja bez nich czymże? Oto czymś co niczym. Oto marnością i cieniem, oto wielem, co wiono i już go nie ma. Oto chwileczką woli dobrej, co się zdarzyła, już rozproszona, precz. A z nimi i przy nich stanę się Twoją teraz tu i będę Twoją tam na wieki wieków. Co daj Boże, mój święty, mocny, nieśmiertelny, mój najdroższy, utajony.